Cześć Kończaki, z tej strony Kuńkoko. Nie wiem czy wiecie, ale w tym momencie każdy ma telefon. Prawdopodobnie wiedzieliście, co to nie jest nic nadzwyczajnego. Jednak skoro wszyscy mają telefony, to chciałoby się jakoś fajnie wyróżnić. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić case'y na telefon. I to obojętnie, czy macie smartfony, iPhone'y, czy jakieś inne rzeczy. Nawet jeżeli jeszcze macie taki telefon z klapką, to jeżeli znajdziecie czysty case, to możecie po prostu zrobić własny. I pokażę Wam chyba, według mnie, trzy najprostsze i w tym momencie najfajniejsze i przede wszystkim bardzo popularne obudowy, ponieważ jeden będzie taki retro, drugi będzie w stylu holo, a trzeci to będzie taki super słodki case, który na pewno widzieliście czy na Insta, czy na Pinterestie, po prostu wszędzie. Więc zanim przejdziemy do robienia, pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. W ten sposób nie przegapicie kolejnych filmów i dawajcie filmikowi łapki w górę, jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś moje pomysły na case'y na telefony. Więc jak to wszystko jest zrobione, zaczynamy! Aby zrobić case do telefonu, potrzebujemy oczywiście zwykły silikonowy case, przezroczysty i nasz telefon. Mój case przyszedł od razu z taką wkładką, którą sobie wykorzystam, aby odrysować wzór na wybranej kartce, jednak jeżeli Wy nie mogliście dostać od razu z wypełnieniem, to weźcie swój telefon i dokładnie go odrysujcie. Do tego sposobu można wykorzystać dowolny kawałek papieru. Jak widzicie, mi udało się dostać zwykłą torbę prezentową, z której na sam początek wycinam pasek mniej więcej szerokości mojego telefonu. Tak naprawdę robię to tylko po to, aby było mi łatwiej później pracować. I tu nie ma żadnej filozofii. Naszą bazę, czyli w moim przypadku papierek, odrysowujemy na wybranym fragmencie i robimy to na tej stronie, która będzie widoczna. Wycinamy. Bierzemy case, wsadzamy nasz papierek, wsadzamy telefon i delikatnie będziemy odrysowywać wszystkie otwory z naszego case'a, ponieważ będziemy je wycinać. Jak widzicie, ja tutaj z boku nie potrzebuję. I przy pomocy małych nożyczek delikatnie wycinam otwory. Gotowe. Najfajniejsze jest to, że możecie właśnie wykorzystać opakowania po prezentach. Tutaj mam wycięty fragmencik z kolorowanki dla dorosłych, czy nawet jakąś gazetę. I oczywiście pamiętajcie, że w razie czego, jeżeli Wam się ten case znudzi, to po prostu wymieniacie kartkę. Ten case również jest bardzo prosty. Potrzebujemy silikonowego case'u, taśmy dwustronnej, nożyczek i starej płyty. Ogólnie do tego sposobu zauważyłam, że zdecydowanie lepiej sprawdzają się płyty, które są tutaj takie holosrebrne, ponieważ z tych niebieskich powłoka nie chce schodzić, więc wybierzcie taką. Bierzemy naszą płytę i odwracamy ją na drugą stronę. Teraz przy pomocy nożyczek mocno
mocno przyciskając, robimy kreskę, ale kochani, naprawdę robimy to tak mocno, żeby starszy brat zapłakał w drugim pokoju. Musimy po prostu przebić się przez tą warstwę. Dlatego mówiłam, żeby płyta była stara, nieużywana, albo po prostu kupcie nową, na której jeszcze nic nie ma. Nie używajcie niczego, co będziecie potrzebować. Musimy po prostu to przerwać. Ja tak naprawdę zrobiłam dwie kreski. Bierzemy taśmę dwustronną i ucinamy kawałek. Nie musi być duży. I teraz go przyklejamy ciągle z tej samej strony, zostawiając taki fragmencik wystający. Mocno przyklejamy. I łapiąc za ten fragment, odklejamy. Powtarzamy tak dookoła. Ja w ten sposób przygotowałam sobie wcześniej trochę zapasów. Jeżeli chcecie, to właśnie na tych kawałkach możecie wyciąć dowolny kształt. Ja tak naprawdę tego do końca nie chcę, ponieważ podoba mi się taki efekt, jaki kiedyś był modny na paznokciach, czyli biorę moje kawałki i wycinam z nich paski. Najpierw pozbywam się tych fragmentów, na których jest jeszcze taśma dwustronna, aby mi się to wszystko nie zaczęło ze sobą sklejać. I dopiero teraz wycinam. Moja rada. Nie róbcie ich za małych, żeby dało się to jakoś w miarę szybko i łatwo przykleić. Przygotujcie ich sobie dużo, ponieważ teraz będziemy je przyklejać do naszego case'u, uważając oczywiście tutaj na fragmenty z otworami. Case, jeżeli chcecie, możecie od środka pomalować. Ja zdecydowałam się na wycięcie zwykłej karteczki. I z telefonem prezentuje się w ten sposób. Nieźle jak na zwykłą płytę, prawda? Ostatni case też jest bardzo prosty. Potrzebujemy oczywiście case. Nie mogłam znaleźć takiego w moim ulubionym kolorze, więc będę go malować. Do tego jakieś ozdoby. W moim przypadku są to kawoszony, które wyglądają jak ciasteczka. Mała filiżanka ze spodkiem. Akrylowe kwiatki. I trochę dodatkowych ozdób. Wydaje mi się, że zdecyduję się tylko na czerwone. Brązowy lakier do paznokci, który będzie udawać czekoladę i biały silikon w tubce. Zaczynam od tego, że maluję mój case. I zostawiam do wyschnięcia. I kiedy mój case już będzie suchy, przygotowuję swoje ozdoby, które układam obok, dlatego że będziemy za chwilę je tutaj przyklejać. Jak widzicie, zdecydowałam się na kilka różnych ozdób. Czerwone elementy, które będą ładnie wyglądać na tle niebieskiego. Oczywiście moje słodycze, możecie je kupić na przykład na Allegro. A tutaj tą filiżankę kiedyś niechcący potłukłam, więc idealnie nada się właśnie do tego sposobu. Biorę mój silikon. Oczywiście go otwieram. I on będzie udawać bitą śmietanę. Delikatnie wyciskam go tu i tu.
ten silikon teraz wciskam moje ozdoby. Jak widzicie, nie robiłam w jakiś tutaj specjalny sposób w jakiś wzorek, dlatego że te ozdoby i tak zmienią trochę jego kształt. Takie maleństwa, których nie jestem w stanie podnieść, będę podnosić używając najzwyklejszej kredki świecowej. Więc taki lifehack. Jednak zrezygnuję z kwiatków i tutaj ostatnie elementy przykleję tak jak widać, zaczynając od największego. Jednak zrobię to używając kleju uniwersalnego. Jeżeli nie możecie go znaleźć, to spokojnie możecie spróbować też na silikon, tylko użyjcie go wtedy malutko, żeby Wam po prostu spod kapuszonu nie wypłynął. Tutaj jedno miejsce pobyciłam silikonem, więc po prostu delikatnie go zamaluję i zostawiam to do wyschnięcia na całą noc. Pamiętajcie, żeby zrobić to w wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej przy otwartym oknie, a jeżeli możecie, to niech to schnie nawet na balkonie. I kiedy silikon zaschnie, nasz case jest gotowy. Kurczaki, jeżeli spodobał Wam się jakiś case, to koniecznie dajcie filmikowi łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, w ten sposób będę wiedzieć, że chcecie, abym dalej kontynuowała ten wątek. I oczywiście pamiętajcie, tam przy subskrypcji jest taki dzwoneczek, ja wiem, że ja ciągle o nim mówię, ale po prostu masa osób nie dostaje powiadomienia o nowych filmach i później do mnie piszecie, że nie aktualizuję kanału, a tu się okazuje, że 5-6 filmów na Was czeka, więc klikajcie koniecznie w ten dzwoneczek. I jeżeli macie jakieś pomysły na case'y, a nie wiecie do końca, jak je zrobić, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu, ponieważ mogę wiedzieć, a jak nie, to wiem, gdzie się dowiedzieć i po prostu nagram dla Was ten film. Więc koniecznie, jeżeli zrobiliście coś na podstawie tego filmu albo innych tutoriali, to oznaczajcie mnie małpką albo przy użyciu hashtagu, wtedy będę mogła Was znaleźć. A teraz nie przedłużam, lećcie robić swoje case'y, a my widzimy się następnym razem. Pa!